Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Wojciech Saługa, poseł i szef Platformy Obywatelskiej w województwie śląskim. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu serdecznie i wszystkim dzieciom, które nas słuchają. Wszystkiego najlepszego z okazji Waszego święta. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieci. Wszystkiego najlepszego dla nas wszystkich. W tak roku. jest. Dzień dziecka <laughs> właśnie. Panie profesorze, a z poważnych spraw mamy... Albo nawet jeszcze inaczej. A więc mamy... Auschwitz i Holokaust w kampanii wyborczej? No widać, że kolejne granice są przekraczane, i gdy wydaje się, że już dalej się władza nie posunie, w utrzymaniu tej władzy posuwają się dalej. No, porównywanie tego marszu, który wynika z takiej wściekłości, też buntu ludzi, którzy będą, wydaje się, masowo zmierzać w po Warszawie, i porównywanie. Tego marszu z tym, co wydarzyło się w Auschwitz, W ogóle ja nie widzę związku, ale przede wszystkim A, jest. o słowa, słowa Tomasza Lisa. ochydne no, e... zestawienie rzeczy. Tak czy inaczej, Tam... jest dopiero czerwiec, 4,5 miesiąca do wyborów. To tak będzie wyglądać ta kampania wyborcza, którą będziecie będzie wyglądać, prowadzić wszyscy. Będzie wyglądać gorzej, niestety. Ale to jest, tylko wydaje się zapowiedź. Ta władza nie odda tej, władzy, tej te, tych rządów w sposób yy, zwyczajowy, w sposób demokratyczny. Co pan ma na myśli, że, mówiąc, że nie odda? Zrobią wszystko, żeby tak ochydzić opozycję i, i wykorzystają wszelakie mechanizmy pozakonstytucyjne do tego, żeby tej władzy nie oddać. Chodzi panu o mechanizm, o takie yy, rzeczy, które można zrobić w trakcie kampanii wyborczej, mówiąc, że nie odda władzy? Tak, tak się Czy to. Czy coś innego, ma tak na myśli wydaje. po wyborach? Nie, sytuacja jest bardzo poważna. My już nie żyjemy w państwie demokratycznym. Od momentu podpisania ustawy Lex Tusk żyjemy już w państwie autorytarnym. Zacierają się różnice między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Dzisiaj państwo to PIS. PIS jest sądem, PIS jest ustawodawcą, PIS jest autorytarnym władcą. Krok po kroku, właśnie po to, bo to wszystko jest po to, te, te, te zaoszczanie kursu, że boją się oddać władzy, ponieważ tyle machlo i tyle zła narobili w Polsce, że dzisiaj nie mają wyjścia. Zrobią wszystko, żeby tę władzę utrzymać, a my zrobimy wszystko i, to zrobi, i wygramy te wybory i odsuniemy ich od władzy. Panie Bierze, rozumiem, że wykorzystanie Auschwitz w partyjnym spocie to jest jakby poza wszelką konkurencją, ale nie udawajmy też, że. PIS i Platforma nie uczestniczą od dawna w politycznym folklorze. Politycy PO zapowiadają, że zamkną po wyborach do więzienia, nie wiem, Kaczyńskiego, Dudę czy, czy, czy kogokolwiek z, z obecnie rządzącej ekipy. Jak słyszymy z drugiej strony, oczywiście szykowany jest też, czy są nadzieje, że więzienie wyląduje Donald Tusk. Tak to wygląda. Proszę pana, pan zestawia opozycję dzisiaj z siłą rządzącą. Tylko co robi opozycja? Opozycja tylko mówi się broni, natomiast... Zawłaszczenie mediów publicznych, zawłaszczenie prokuratury totalne, e, wydawanie dyspozycji sędziom. To, to nie jest rzecz normalna. Ten, ten cały konflikt z Unią e, wszystko to, to się dzieje, żeby przykryć ich niekompetencje, machloje, drożyznę, inflację, drukowanie pieniędzy. Niszczą kraj, proszę pana, niszczą kraj łamiąc prawo. To, co wygaduje pan Kaczyński, to, co wygaduje pan Czarnek, to, co wygaduje pan Ziobro, nie ma już nic wspólnego z demokracją czy z jakąś debatą publiczną. My po prostu zaczynamy używać języka takiego samego, jakiego oni do nas mówią, bo się po prostu trzeba bronić. A to naprawdę to, co się dzieje, to za to ludzie odpowiedzą. Pan prezydent Duda odpowie za to, co, co, co zrobił, yy, yy, podpisując tą ustawę nie tylko. Odpowie... Że jest marionetką w rękach partii rządzącej, proszę pana, że, że działa na rzecz państwa, nie państwa polskiego, nie obywateli polskich, ale tylko jednej opcji politycznej, to po to, żeby właśnie ta opcja mogła no dalej... Zaraz, o tym Wojciech Załuga, szef Platformy Obywatelskiej w województwie śląskim jest naszym gościem. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl Marcin Zasada, witam ponownie. Wojciech Soługa, poseł i szef platformy obywatelskiej w Śląskim. Teraz jeszcze, dzień dobry. I na moment... Um. No. Z, nie, nie wiem, poprawiając tak atmosferę tego, o czym rozmawiamy, przypomnijmy jeszcze raz, że dzisiaj pierwszy, mamy 1 czerwca, to dzień dziecka, pan ma jakieś szczególne wspomnienia z dzieciństwa w Jawożnie. No, oczywiście, proszę pana, no, piękny czas, najpiękniejszy okres w życiu, bez troska, zabawa. Nawet w Jaworznie. No, na, 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 Wszędzie, proszę pana. Nawet y, dzie, dzieciństwo jest piękne. Wszędzie. oprócz był myślę, to... tam, Tak mi się wydaje, że tam gdzie jest wojna, gdzie jest zło, gdzie się dzieje krzywda, to, e, no, to się wtedy to dzieciństwo źle wspomina. A Natomiast... jak pan był dzieckiem, to kim pan chciał zostać? No zapewne strażakiem, policjantem, żołnierzem. tak i no, że... Chłopak marzył o takich rzeczach. Czy Polity... Postowcem... pan, pan sobie wyobraża, że skończy w polityce? Nie, pan, polityka to nie jest tylko to zło, które dzisiaj emanuje z, z mediów, ale to też też... Czy nie, nie dobra, proszę pana. A jak pan budżet W 1989, i... proszę pana, weszliśmy do Unii Europejskiej, weszliśmy do NATO, rozwijamy się dobrze, wprowadzimy demokrację, standardy europejskie. 89 to jeszcze nie? Ale... No, od 1989, proszę pana, 4 czerwca to się, to się działo, pierwsze wybory. W części wolne, ale już dające Polakom y, duży zaszczyt wolności. Niestety wszystko to dzisiaj marnujemy. Idzie ta, cały wysiłek tych pokoleń, które walczyły z komuną, walczyły o to, żeby stać się rodziną państw zachodnich, idą w niwecz. Y, y, no, o to, co walczyliśmy dzisiaj, na naszych oczach jest zakopywane, zaorywane y, i Pan Kaczyński uznał, że państwo to PIS i tylko PIS ma zdolność sprawowania władzy. Wszyscy inni to zdrajcy, agenci, no i tak dalej i tak Panie Boże, dalej. Czy Donaldus powinien naturalnie weszliśmy, wróciliśmy na te same tory, powinien stanąć przed tą komisją weryfikacyjną, która to, to, to o to chodzi w tym co nazwane, no, nazwaliście właściwie Lex Tusk, czyli komisję, która zbada wpływy rosyjskie w Polsce, gdy zostanie przed nią wezwany Donald Tusk właśnie. Czy pan mnie pyta, czy powinien stanąć? Powinien stanąć tak. Nie powinno być tej komisji, proszę pana. No, ale jest, jest e... będzie. załóżmy, że będzie działać. To, to powinien się stawić na... Pan, ale... Czy stawi się na takie wyzwanie, czy nie? E... No, tak by się pan zapytał, czy, czy pan by się wstawił na jakiś sąd kapturowy, który by ktoś z jakichś powodów nad panem Chciał roztaczać. Czyli ja raczej, nie, wie, nie, raczej nie, ja nie, nie wiem, co się wydarzy. Nie należy się tego spodziewać. Nie wiem, co się wydarzy. To jest zupełnie nowa sytuacja w 30-leciu, od no, ponad 30 latach, od kiedy odzyskaliśmy tą suwerenność i niepodległość, i dzisiaj ją tracimy. W inny sposób, ale ją tracimy, bo to, co się stało, to Lex Tusk, jeszcze raz powtórzę, to jest zatarcie różnicy między wykonawczą władzą, ustawodawczą i sądowniczą. Jacyś ludzie, o nie wiadomo jakich kompetencjach. Będą rozstrzygać, kto był pod wpływem jakichś tam służb, a kto nie był. A sam fakt istnienia takiego e, mechanizmu, takiego ciała, który wyjaśni tę kwestię, to jest słuszny? Proszę pana, nie ma wątpliwości, że służby rosyjskie działają w Polsce służby Jasne. amerykańskie, służby, niemieckie, izraelskie, I ukraińskie. Wszystkie. Politycy platformy wielokrotnie również oskarżali polityków PiS tak. o działania prorosyjskie czy takie, które wpisują się w politykę Kremla, prawda? Tak, bardzo wiele no, faktów z poprzednich lat wskazuje, że tak jest. Natomiast od tego jest, proszę pana, wywiad, a bardziej kontrwywiad. Są służby wywiadowcze. Co się dzieje? Osiem lat PIS rządzi. No gdzie, gdzie są jakieś, jakieś dowody na cokolwiek? Gdzie kontrwywiad tak działa? A, a jacyś politycy, czy ludzie mianowani przez polityków, bo nie wiadomo o jakich kompetencjach, w ciągu dwóch miesięcy, proszę pana, rozstrzygną, e, kto i, i gdzie działał. To jest jakiś kabaret, proszę pana. E, powinny działać służby państwa, jeżeli państwo by normalnie działało. Kontrwywiad powinien tropić, jeżeli są... Wpływy one na pewno są, tylko czy one jak się przekładają e, na politykę i to się powinno dziać niezależnie od jakichkolwiek. Tylko w jaki sposób podejść do takich komisji? sytuacji? W polskim Sejmie Pan doskonale to wie i słyszy to na własne uszy, zasiadając tam, w Warszawie właśnie y, można y, y, usłyszeć polskich posłów, którzy no, świadomie, jak. Nie tak. mam. W sprawach polityki międzynarodowej, sprawiedliwości konfliktu na wschodzie, rosyjskiej agresji i, i innych rzeczy, których, których, z którymi się to wiąże, no, można powiedzieć, um, często czy zdarzało im się wypowiadać po linii wręcz Russia Today. Okej, okay. znaczy to zauważamy, widzimy to i to jest absolutnie naganne, ale jeszcze raz. Od... Nas tu, nas tu na środku na... oskarżono jakąś opcję niemiecką, a tutaj wie pan. Ale ma, wie, pan na, ma pan na dłoni to. No tak, no, mamy na dłoni, o... tylko od tego nie jest jaki jacyś goście, którzy się zbiorą i powiedzą, tak, panie winień, wydadzą wyrok na pana, tylko od tego jest kontrwywiad. Kontrwywiad, jeżeli zbierze materiały, no to potem są jakieś całe procedury. To jest w ogóle tajny obszar działania państwa, mało o nim wiemy i ten kontrwywiad powinien eliminować tego typu. Wpływy bądź y, powodować właśnie, żeby ludzie, y, którzy podlegają tym wpływom, byli eliminowani, a nie y, jacyś ludzie mianowani przez polityków, o nie wiadomo jakich kompetencjach i w dwa miesiące y, rozstrzygną, czy, 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 czy będą się starać rozstrzygnąć, kto był pod wpływem, kto nie. Nie mamy dzisiaj wątpliwości, że będzie to, że jest to narzędzie, aby przykryć te wszystkie machloje, złe rzeczy nieudolność, którą y, y, która jest wokół PiSu i, i, i sprawują władzę, właśnie drożyznę, drukowanie pieniędzy, inflację, zamordy w sądach, kolejki do lekarzy o tym się nie mówi, będzie się mówiło, kto był pod jakim wpływem. To jest po to, żeby zohydzić, zmanipulować opinię publiczną, a następnie wykorzystać to tylko po to, by starać się wygrać wybory które już nie są demokratyczne. Panie Trudno mówić o demokratycznych nie... wyborach jak e, państwowe spółki, państwowe jednostki i, i państwowe ale media. Nie są to pana, pierwsze wybory, które Ale niech pan tak nie opowiada, no przecież Pan, pan żyje, pan, pan jest pan trochę młodszy, ale, ale, ale nie, nie, żyje ale pan Ale za chwileczkę, było nie są to tak... pierwsze wybory, których pisma do dyspozycji siłę, która płynie ze spółek, z mediów oraz z, Ale rozkręcają się, proszę pana, ze, ze, ze rozkręcają się państwa, coraz proszę bardziej. Ostatnio ZUS nawet rozesłał e, pismo pana premiera Morawieckiego do wszystkich obywateli. Tak, tak nie było. Spółki ZUS Skarbu rozesłał, Państwa, proszę nie pana, dostałem, przepraszam. nie dostał pan. Spółki Skarbu Państwa ZUS, proszę każdemu proszę. dają fakturę i mówią, jaki rząd jest wspaniały, piękny. Prezes NBP rozwiesił wielki baner na, na urzędzie, y, o, próbując się oczyścić, kłamiąc, że to nie on wywołał inflacje. Ale to większość tych działań, Putin które Pan i, mówi, i to właśnie powinniście z nich skorzystać. To, to wam wyświadcza rządzące wam wyświadczają przysługę. Podobnie jest tą, można powiedzieć, spoglądając na to trochę szerzej, z całym tym Lekstusk. Przecież. Co wy tak to krytykujecie? Przecież to dostajecie na, 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 na srebrnej tacy po prostu prezent. Proszę pana, sugeruje pan, pod uwagę, sugeruje pan, że jest po prostu wszystko fajnie, uczciwie? Nie, i absolutnie. Nie? nie o to chodzi. Natomiast wie pan, jeżeli na przykład ta komisja ma, miałaby prawo, yy, yy, znajdując niezbite, niepodważalne dowody, 10 lat komuś zakazać pełnienia funkcji publicznych, na przykład takiemu Donaldowi Tuskowi, udowadniając mu, nie wiem, działanie na rzecz Rosji. A co jest niezgodne z, w ogóle. Z, nie mając kompetencji sądu w ogóle, zapewne niezgodne nie z, kon, z konstytucją. Przecież sami politycy PiS niektórzy mają kłopot z uzasadnieniem e, logiki funkcjonowania takiej instytucji. To, to, to nie, jest, nie jest to przysługa, którą, którą rządzący wyświadczają opozycji? Eee, może to tak chcieć wyglądać, natomiast sprawa jest w, o wiele poważniejsza niż tylko przysługa i skorzystanie z tego. Raczej. Wkurzają ludzi i odczuwamy to, ponieważ od momentu podpisania ilość ludzi, która dzwoni do naszych biur poselskich po to, byśmy ich zabrali do Warszawy i, i żeby zaprocesować Na przeciw, przeciwko temu dziadostwu, które się w kraju dzieje, no, budzi, nadzieję, tak? budzi nadzieję, że jest tak, jak pan mówi. Natomiast z drugiej strony, proszę pana, widzimy, Erdogan po wyborach aresztował 3000 ludzi w Turcji. Tam niby dalej są wybory, tak, ale już trzy tysiące ludzi wyeliminował. Mówię o wyborach poprzednich sprzed 4 lat, wyeliminował życia e, publicznego. E, proszę pana, e, Pan Poczobut, pani Angelika Borys, siedzą w więzieniach. tak? Tam też podobno były wybory i, i wygrała je opozycja no nie, Jakoś jednak, tak. pan, pan mówi jednak, tak pan mówi jednak, jednak, jednak wszystko... pan mówi jednak, a ja mówię, że. Podpisanie ustawy Lex Tusk przez pana prezydenta Dudę bardzo przybliżyło nas do tych standardów. I PiS. Sam z, z, jednak Białoruś na Jeżeli nawet z... Jeszcze, proszę pana. jeszcze, Jeżeli nie wygramy tych wyborów, to się z nimi wygramy. To w tym kierunku pójdziemy, to no, po prostu nie ma żadnych Czyli wątpliwości. Czy władza będzie zamykać więźniów politycznych? Znowu. Proszę pana, najpierw się biorą za polityków, potem się wezmą za dziennikarzy. Mam nadzieję. Za sędziów, proszę pana. Za profesorów. Słyszał pan wczoraj pana Czanka, który y, straszył profesorów, tych, którzy y, y, oskarżyli pana, czy nie oskarżyli, którzy uś chcieli uświadomić panu prezydentowi Dudzie, że złamał wszelakie standardy, e, jeżeli chodzi o z wiedzę tak? prawną Lex leksus. Pan minister Czarnek powiedział, że się za nich wezmą i zweryfikują ich tytuły profesorskie. Proszę pana, to nie jest tak, że pan się tu uśmiecha, tak? <laughs> pan, to... chyba że pan, pan, panu to pasuje, proszę pana, ale no bo nie wiem jak pan do nie wiem jak pan do takiego jest To jest urokiem ale Polski... się dzieje. Słuchaj, jest jeszcze jedna <laughs> rzecz, urokiem Polski również, jest to i zawsze było, że nic się tu nigdy nie udało do końca, dlatego nigdy nie było pełnej dyktatury, nigdy nie było pełnej demokracji i, i zawsze się znajdzie ktoś, kto, wie pan, to to jest, to jest część polskiego uroku, ale robię, polskiego Ale Chcemy wszystko, żeby było inaczej, tak? Był, była okazja w, stym, w stym wstąpiliśmy do Unii, 2004 rok, staliśmy się e, rodziną państw zachodnich, zaczęliśmy wdrażać systemy demokratyczne, no i komuś się to e, z jakichś powodów czy wierzę, nie że pyta, czy wierzę, że staniemy się Białorusią? Nie, nie wierzę, ale e, to, 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 to nie znaczy, ale to jakby moje zdanie jest tu mniej, najmniej istotne, raczej okay. pytam o pańskie. E, panie Przewodniczący, patrząc jeszcze, za, jeszcze zapytam o tego 4 czerwca, natomiast zaciekawiła mnie jedna rzecz, która wydarzyła się w poniedziałek w Gliwicach, tam był taki konwent samorządowy, byli też politycy wszystkich opcji opozycji. Tak. Samorządowcy przekazali politykom opozycji, tam postulaty na przykład dotyczące oświaty. Ja rozumiem, że to w trakcie kampanii wyborczej wiele być może słusznych, ale trochę cudownych rozwiązań się znajduje. To jest jedna rzecz. Ale wśród tych rozwiązań, wśród tych obietnic, powiedzmy, jakichś gwarancji udzielonych przez opozycję była również ta dotycząca odblokowania pieniędzy europejskich. To jest... To, to jest wasza. No, no wie pan. No... Tak? No, pan się nas pyta, czy to jest program. Czy oczywistość jest programem? No nie, nie, no ja rozumiem. na no, no, okay. te do, wybory ta... odblokujemy pieniądze, no. na które czeka na przykład. Proszę pana, na no doszliśmy do, do takich czasów, że. Przez lata braliśmy środki europejskie. Teraz rząd z jakichś powodów nie chce ich brać, ponieważ no, nie podrodzajmy z Unią Europejską. No, krok po kroku też nas wyprowadzają. Może pan mówić, że nie, też to się nie chce wierzyć, ale to się dzieje. tak? Dzisiaj na pewno by na Unii Europejskiej nie przyjęto. Tak? Wczorajsza debata pokazuje, że to, co się dzieje w Polsce jest no, niezwykle poważne. i Kraje demokratyczne, kraje, gdzie szanuje się wolność i praworządność, bardzo źle to wszystko e, oceniają. I pan mnie dzisiaj pyta, czy środki europejskie stają się znowu programem. To jest Taka oczywistość powinna być, tak? Nie, nie, nie. Że to, że one są że programem i są oczywistością, jasne. Ja no, raczej no. pytam, czy po wygranych wyborach, załóżmy, po przejęciu władzy przez opozycję, to tak z automatu, na piękne oczy, Bruksela odblokuje nam pieniądze europejskie, czy chodzi o jakiś konkretny ruch, który to umożliwi? No to jest tu sugestia, że Bruksela blokuje dlatego, że rządzi PiS. Nie, tak. nie blokuje... Tak tego. mówi PiS, no, tak. Tak mówi PiS. Ale PiS zawsze mówi, no wie pan, no, PiS umoczony w rosyjskie wpływy, o, chce oskarżyć opozycję o rosyjskie wpływy. No, no tak to jest. Yy, prezes NBP, który wywołał inflację, oskarża kogoś innego, że wywołał inflację. No yy, tak to wszystko działa, tak działa propaganda, tak, tak działał yy, Związek Radziecki za Stalina i tak działał yy, Niemcy hitlerowskie za, <grych> za. No tak, no proszę pana, to no, jest historia. Od tego, co, 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 co się działo propaganda. No tak, no, tak, tak no, no, działa jak no, propagandy. Natomiast to. No, to do, do środków europejskich. Może nie brnijmy, Unia, nie brnijmy porównania. Unia europejska, nie europejska blokuje te środki, ponieważ Polska łamie praworządność. Okay. U, łamie normy. A nie dlatego, że rządzi PiS. Dobrze. PiS. Ł Rządzą, złamie praworządność i, myślenie, ale i to, to może być skrót myślowy, jeżeli my odblokujemy, e, przywrócimy praworządność, mm -hmm. przywrócimy normalność, przywrócimy zasady rozdziału władzy ustawodawczej, e, wykonawczej i sądowniczej, e, przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to, to te pieniądze były. One ja powiem, są stoi... wypłacane wszędzie, Jasne. nie wypłacane to ja panu są polskiej się... i No Panie bo się, powiem, co stoi na przeszkodzie, bo, bo to jest oczywiste. E, to, to, to są oczywiste rzeczy. Natomiast. Jeżeli mówimy o szybkim odblokowaniu tych pieniędzy, bo mamy kolejny rok, nie, nie ma się co łudzić, kolejny rok straty tak. czasu, więc później się za A co ciekawe, robić... rząd już je wydaje, bo nawet zwiększył ilość pożyczek z tych, z tych środków europejskich i wprowadził do budżetu, dobra, a ich nie bierze. Dobra, popatrzmy na praktykę w takim razie. Ustawa na przykład o Sądzie Najwyższym jest dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym? Podobno coś się tam ruszyło, bo, bo nawet Trybunał Konstytucyjny przestał działać. No to nie I... wiem, co się ruszyło. No raczej Ale wszystko wiem. stoi. Wczoraj tak, się znowu nie odbyło ja... posiedzenie. Jasne. Natomiast e, nawet po wygranych wyborach przez opozycję, załóżmy, i przejęciu władzy, e, nie zmieni się układ, który dzisiaj rozdaje karty w Trybunale Konstytucyjnym. To po pierwsze. Tak? Proszę pana, e, wiele rzeczy nas czeka do posprzątania. Po prostu będziemy musieć wiele rzeczy wyjaśnić, uporządkować, i wprowadzić na normalne tory. To też coś zapowiadaliśmy. To, co było robione niezgodnie z prawem, będzie naprawiane. Ludzie... A to jak zamierzacie Trybunał Konstytucyjny naprawić w sposób na tyle szybki, żeby nie przeleciał nam kolejny rok oczekiwania na pieniądze unijne rok, w którym wy. W takim, ani innym układzie nie będziecie w stanie na przykład przeprowadzić przez Trybunał yy, na ustaw be, na pewno, tych kamieni milo, tak, milowych. Na, na pewno będzie to bardzo duże wyzwanie. Bardzo duże wyzwanie, jeszcze patrząc szczególnie na to, yy, że prezydent Duda dalej to będzie prezydentem. To jest kolejna prezydentem. Widzimy, prezydent może zawetować każdą ustawę, którą, którą wygłosiacie. I w, w jakim kierunku działa. Więc wyzwanie naprawdę przed nami yy, bardzo duże. Natomiast. Yy, no, Szukamy, znamy, mamy rozwiązania, które pomogą nam przeprowadzić Polskę przez ten na pewno trudny czas, jaki, jaki nastąpi po zwycięskich wyborach, gdzie będziemy musieli wszystko w bardzo szybki sposób od, odkręcać i, i mamy plan na 100 dni. Pracujemy nad tym planem na najbliższe 100 dni po wyborach, nawet na 100 godzin, wie pan, bo pewne rzeczy trzeba będzie robić. No, ale pani to bar bardzo szybko. Wszystko rozumiem, tylko prezydenta Dudy nie usuniecie z urzędu. Pani prezes Taka, nie usuniecie z urzędu, nie, 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 wprowadz nie wprowadzicie innych orzekających. Nie, niech nam pan pozwoli wygrać e, wybory, a my już na pewno sobie z tym. E, to, ale pomimo. ja bym chciał znać, znać Skoraj... przynajmniej e, metodykę tych działań, skoro obiecujecie, że będzie to szybkie tak. również odblokowanie pieniędzy unijnych. No to wie pan, właśnie rozmawialiśmy o przeszkodach. Nie? E, musi być szybkie, e, musi być sprawne i musimy po to idziemy do wyborów i po to wygramy. Ale nie zdradza wyboru. pan jeszcze w jaki sposób, na przykład prze, no no, przebrniecie przez TK nie mogę czy to no, no, prezydenta? No, a tam, takie pomysły tam są, rozumiem. No, już, tam, wie pan, chyba, no, że to muszą być. chyba, to, że po wygranych być. ewentualnie... Jeżeli chcemy sprawnie rządzić, jak chcemy sprawnie rządzić, musimy mieć pomysły na to, żeby wszystko, co się przez te 8 lat wydarzyło złego, w szybki sposób odkręcić, przywrócić nas na normalne tory funkcjonowania w Unii Europejskiej w tej całej obszarze międzynarodowym, zadbać o nasze bezpieczeństwo zewnętrzne, wewnętrzne i wszystko, co jest złe, po prostu wyplenić, wyplenić. I niestety tu będzie trzeba ogniem i mieczem czasami. Ogniem i mieczem. Ja myślałem, że to z prezydentem Dudą w tej sytuacji, to tylko rozmową, e, rozmową i prośbą po wyborach, jeżeli taka konieczność będzie. No, wie pan, no. Różne są y, sposoby działania politycznego. Panie Boże, czwarty, ten marsz, czego Pan się spodziewa po tym marszu, który y, przejdzie przez Warszawę 4 czerwca? Na, na pewno już wiemy, co się dzieje, tak? Jest ogromna mo mobilizacja elektoratu y, opozycyjnego ogromne wkurzenie, złość ludzi, którzy chcą naprawdę powalczyć o to w tych wyborach. Ludzie rozumieją, że to nie Platforma Obywatelska czy partie opozycyjne wygrają te wybory, tylko o, ludzie wygrają te wybory. Więc spodziewam się tego, że ludzie uwierzą, zrozumieją, przekonają się, będąc razem, zobaczą zobaczymy, zobaczymy, ilu nas jest, bo jest nas naprawdę więcej niż dzisiaj tych, yy, którzy są... Yy, bym powiedział elektoratem zawłaszczonym już, zmanipulowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, e, że jest nas więcej do tego, żeby móc wygrywać wybory i przywrócić w Polsce normalność, przede wszystkim spokój. Wie pan ta sama, chociażby dzisiejsza atmosfera tej rozmowy, takie no, czuć emocje, tak? E, powinniśmy no, rozmawiać tak spokojnie. Fajniej by, było, tak. fajniej by było rozmawiać, wie pan, o, o rozwoju województwa, e, o rzeczach, które się gdzieś tam e, mają wydarzyć, jakie firmy, jaki przemysł, co z górnictwem. No, jest kampania wyborcza, ale, no to, to ale też, pan, za, nie pan wyglądało. Ta kampania, nie, nie, nie wiem, czy pan zauważył no. No, trwa już ósmy rok, no tak tak naprawdę, bo... Prawo i Sprawiedliwość nie narzuca w debacie publicznej, a mają wielką możliwość narzucania, ponieważ mają media publiczne tego typu dyskusji. Tylko co chwilę mają gdzieś pożar, chociażby zboże, tak? <laughs> chociażby tak, rakieta, której nie, nie, nie potrafili znaleźć pod Bydgoszczą, i mówiąc nam, że mamy bezpieczne niebo, no to, to się zasypie lekstusk. Polowaniem na czarownicę, z ohydzeniem opozycji i wprowadzeniem, i wprowadzeniem rzeczy, zamordyzmu, bo oni nie mają na to odpowiedzi. to jest potencjalnie przysługa, którą, która jest wyświadczona na pozycji. Sam pan powiedział, że ludzie, którzy są zmobilizowani i przyjadą zmobilizowani na, do Warszawy 4 czerwca, no, również tę mobilizację będą zawdzięczać działaniom, które widzą tak w by, telewizji. Tak by było, gdyby 35% społeczeństwa miało dostęp do jakichkolwiek innych mediów niż media rządowe bądź telewizja Trwam. Jeżeli ludzie, 35% społeczeństwa może oglądać tylko jedynkę, dwójkę, info i trwam, to niech mi pan wierzy, ludzie nie wiedzą tak naprawdę, co się w Polsce dzieje i ulegają niestety tej propagandzie, ja użyłem słowa Goebbelsowskiej, bo ona w takim mniemaniu jest. No po prostu odczarowuje się, w cudzysłowie odczarowuje prawdę i, i wmawia się, jak to dawno mówili, matce dziecko w brzuch. No. Czy ten marsz i to, co na nim się wydarzy, to, co powiedzą też politycy, to jest jakiś krok w, w związku z w formułą startu opozycji w tych wyborach? Nie wydaje się dzisiaj, aczkolwiek znowu gdzieś tam wraca, wraca w tle, ta, ta dyskusja. My jako nie wydaje koalicja, się, że dzisiaj trzy trzy. trzy opcje. nie prowadzimy dzisiaj żadnych tego typu dywagacji rozmów. Przygotowujemy się sami do, do wyborów, kompletujemy listy, no i ustalamy strategię a, i walczymy. A jeżeli udał się Pakt Senacki, a udał się tak, to jest dogadany? No, tak, to jest dogadany w, w zarysie, teraz trzeba go dogadać w szczegółach. To czemu, skoro to się udało, to czemu Sejm nie może się udać? Proszę pana, do końca nie wiem. Oferta leżała na stole długi czas, prawie pół roku zachęcaliśmy wszystkich liderów partii opozycyjnych do tego, by się zjednoczyć. Wybrali inną drogę. Niektórzy nazwali, że to trzecią, trzecią drogę. Eee, no i, i, i ty, tyle, jakby w tym, tym temacie. Nie? Na koniec jest, jeszcze. Myślę, do... myślę, że ci liderzy partii po prostu odczują to w wyborach, że podjęli złą decyzję. Do Senatu tymczasem w tym w ramach paktu senackiego, jak, jak słyszymy, no tam w ogóle to kandydatów Roman Giertych poważnie? No z... Ogłosił, no, ciężko wie pan, ogłosił... poza paktem senackim. Poza paktem, bo do Ryszard Petru też poza paktem senackim. Żeby... E, jeżeli się nie mylę, to A tak. wystawicie przeciwko nim kandydatów czy w tym okręgu? Czy... Bardzo, bardzo trudne to jest, bo widzi pan, Polska płonie, tak? A, a, a jacyś ludzie na opozycji próbują sobie usmażyć na tym kiełbaskę, bym tak powiedział. Tak. <laughs> okay. no e, więc albo, albo jest pakt senacki i, i, i wystawiają wszystkie siły w sposób zgodny, Kandydatów nie konkurują ze sobą. Nie wiem kiedy ale Roman Dier i opozycja trwa, stała się siłą, ale... al, albo trwa jakiś tam, wie pan, festiwal życzeń i, i, pan, i każdy. każdy pan się, pamięta pan, co, jak, jak było w, w okręgu tym chorzowskim? Bardzo dobrze pamiętam. No właśnie, tam zdaje się wasz były członek również, był prezydent Świętołowic, yy, wystartował na was na rękę. I na powinien mieć na skontrzyło. sumieniu to, że, że PiS w tym okręgu ma senatora i, i ma. Czy tak? w tym okręgu, yy, ostatnia kwestia, w tym okręgu właśnie yy, kandydatką Paktu Senackiego będzie profesor Myśliwiec, Małgorzata Myśliwiec? Nic mi na ten temat e, dzisiaj nie wiadomo. Jakieś rozmowy w tej sprawie się toczą? Pana poproszę? rozmów przed wyborami jest strasznie e. dużo. No. E. Rozmawia, można powiedzieć, każdy z każdym. Wiem, że te śląskie e, siły też ze sobą e, rozmawiają, próbując wyłonić jakąś reprezentację, raczej bym czekał na to, jak oni się dogadają, jaką strategię ostatecznie przejmą jest profesor Myśliwiec, jest pan Swaczyna, gdzieś jest pan Gorzelik. Gorzelik do Senatu? Nie, nie, mówię tylko, że jest wiele, wiele jakby, jakby tych sił, jednostek po stronie śląskiej, które gdzieś muszą usiąść i porozmawiać. Śląska Partia Regionalna. O, Śląska Partia. Nie sprawdzić, czy istnieje jeszcze, ale... E, a profesor Sławek, profesor Tadeusz Sławek, znana, znana z, postać. Z, znowu czy... powtórzę, że, że nic mi nie wiadomo na ten temat. Wojciech Saługa, poseł i lider PO w województwie śląskim był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. dnia. Do zobaczenia i do usłyszenia. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieci. A właściwie wszystkiego najlepszego jeszcze. dla nas wszystkich. Do zobaczenia, do usłyszenia.